Jak Rosja prowadzi wojnę w internecie? Trolle Putina. Witajcie! Pewnie nieraz słyszeliście słowa, by nie wierzyć we wszystko, co napisane jest w internecie. O ile w sieci można znaleźć odpowiedź na praktycznie wszystkie nurtujące was pytania, czy też dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach dookoła świata, zasada ograniczonego zaufania powinna was dalej obowiązywać. Zastanawiacie się pewnie dlaczego. Otóż istnieją specjalne komórki, powoływane przez rządy niektórych państw, których zadaniem jest dezinformowanie internautów i rozpowszechnianie własnej propagandy, zaś specjalistami w tej dziedzinie są właśnie Rosjanie. W 2018 roku portal Reddit zbanował prawie 1000 kont rozpowszechniających prokremlowskie treści, a podobne informacje co jakiś czas publikuje Facebook. To właśnie na tym portalu w trakcie amerykańskich wyborów prezydenckich w 2016 roku prokremlowskie treści uzyskały ponad 8 milionów komentarzy i reakcji. Pytanie nasuwa się jednak takie, dlaczego rosyjskim władzom tak bardzo zależy na wywieraniu wpływów w mediach społecznościowych oraz jak wyglądają ich działania, gdzie szkolą się i pracują osoby, które zajmują się tym procederem, a także czy mają oni też wpływ na polski internet? Tego wszystkiego dowiecie się w dalszej części tego materiału. Badanie wpływu rosyjskich służb na dyskurs polityczny nie tylko w swoim rodzimym kraju, ale także i w innych pozostałych miejscach na świecie jest zajęciem nie dość że żmudnym, to jeszcze ryzykownym. Przekonała się o tym doskonale fińska dziennikarka Jessica Aro, która w 2014 roku postanowiła rozpocząć śledztwo dotyczące działalności rosyjskich troli w szerzeniu prokremlowskiej propagandy w fińskim internecie. Szybko wyszły na jaw dwie rzeczy. Po pierwsze, zjawisko to prowadzone już było wtedy na niewyobrażalną skalę, zaś pierwsze podejrzenia o manipulowanie treściami na rosyjskojęzycznych portalach padały na przełomie XX i XXI wieku. Zbiega się to oczywiście w czasie z pierwszą kadencją Władimira Putina, który objął władzę w 1999 roku. Drugą kwestią natomiast było to, że podjęcie się tego śledztwa okazało się być niebezpieczne nawet dla fińskiej dziennikarki. Mierzyła się ona bowiem z zalewem nieprawdziwych informacji na temat jej osoby powielanymi w internecie, a oprócz tego musiała czytać pogróżki i wyzwiska, które docierały do niej niemal na każdym kroku. Pomimo próśb, zarówno moderatorzy portali internetowych, jak i fińskie służby nie były w stanie powstrzymać rosyjskiego ataku, zaś również sami śledczy stali się ofiarami internetowej nagonki. Aro musiała wtedy podjąć trudną decyzję, a mianowicie zaniechać opisywania działań rosyjskich brygad internetowych lub kontynuować temat, narażając się na coraz większy lincz ze strony tajemniczych i anonimowych wrogów. Zgodnie z własnymi przekonaniami postanowiła wybrać drugą możliwość, jednak za pewną cenę. Dziennikarka musiała bowiem opuścić rodzinną Finlandię, by poczuć się chociaż w najmniejszym stopniu bezpiecznie. W tym samym czasie, prowadząc działalność mającą na celu zdemaskowanie ludzi zajmujących się szerzeniem rosyjskiej propagandy, Aro napisała książkę Trolle Putina, którą serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym tematem tego odcinka, a link do zakupu tej pozycji znajdziecie w opisie filmu. Twórcy 5 najczęściej lajkowanych komentarzy otrzymają po jednym egzemplarzu, także warto napisać coś ciekawego. Jednak wracając do tematu, problem rosyjskiej propagandy jest znany dosłownie na całym świecie, jednak dotyka on głównie wrogów Rosji oraz państw, które są dla Rosjan szczególnie istotne pod względem gospodarczym i geopolitycznym. Przykładowo, jako białoruski użytkownik sieci istnieje duża szansa na to, że natrafimy w feedzie na mediach społecznościowych na spreparowane informacje, że Polacy chcą zabrać Białorusinom Grodno. Na Ukrainie podobne fake newsy dotyczyły Lwowa, natomiast w Polsce są to często tematy, które wywołują w społeczeństwie napięcia. Najlepszym przykładem będą grupy na Facebooku, które jawnie promują ruch antyszczepionkowy. Jednak często pojawiają się też wpisy, które mają trafić bezpośrednio do nieświadomej grupy odbiorców. A takie informacje budują na przykład ich poglądy polityczne lub uprzedzenia do innych ludzi. Przykładem może być tutaj USA, gdzie rosyjscy trolle preparowali treści nie tylko skierowane do wyborców republikanów, ale także do innych internautów o nieco bardziej prawicowych poglądach, którzy byli niezadowoleni z dotychczasowych działań demokratów.
Co gorsza, często takie informacje trafiają również do dzieci, które nie są w stanie sprawnie wyeliminować tego, co do nich dociera. A to według psychologów stanowi poważny problem, ponieważ może to w przyszłości doprowadzić do skrajnych poglądów u dorastającej młodzieży. Kont prowadzonych przez cyberprzestępców mogą być tysiące, o ile nawet nie dziesiątki tysięcy. Dokładnej liczby pewnie nigdy nie poznamy, ponieważ założenie nowych profili to kwestia sekund. Aczkolwiek algorytmy potrafią coraz skuteczniej wyłapywać rosyjskich troli, głównie poprzez błędy językowe zawarte w treściach lub odstające od normy miejsce i czas tworzenia postów. Demaskowanie kont jako fałszywki nie jest jednak procesem ani łatwym, ani szybkim. Osoby oddelegowane do pracy na takich farmach mają jednak wszystko opanowane. Większość ich działań jest tak naprawdę zautomatyzowana za pomocą botów publikujących i udostępniających treści. Dzięki temu jedna osoba jest w ten sposób w stanie nadzorować nawet kilkadziesiąt kont jednocześnie, a w tym przypadku ilość jest ważniejsza niż jakość. Pytanie tylko dlaczego? Masowe rozpowszechnianie fałszywych informacji i pobudzanie pozostałych użytkowników internetu na tle na przykład różnic politycznych jest elementem metody rozpowszechniania propagandy stosowanej z powodzeniem od kilku lat przez Kreml. Jej angielska nazwa to firehousing, zaś po polsku możemy to przetłumaczyć jako natłok kłamstw. Polega ona na nieustannym, konsekwentnym i nieprzerwanym bombardowaniu informacjami za pomocą wielu kanałów jednocześnie, bez żadnej dbałości o prawdziwość lub konsekwencje wysyłanych materiałów. Pozwala to na przejęcie kontroli nad dyskusją, nawet w momencie, kiedy kłamiemy. Przy takim nagromadzeniu informacji nikt nie jest bowiem w stanie nadążyć za sprawdzeniem ich wiarygodności. Propaganda ma być w końcu skuteczna, a nie prawdziwa. Działania te są szczególnie nasilone w trakcie referendów, czy też wyborów istotnych na światowej scenie państwach. Idealnym przykładem jest rok 2016, kiedy to rosyjska machina postanowiła wtrącić swoje 3 grosze do amerykańskich wyborów prezydenckich i brytyjskiego referendum dotyczącego Brexitu. Oba te głosowania zakończyły się pomyślnie dla Kremla. Nie oznacza to jednak, że tylko i wyłącznie rosyjska propaganda zdecydowała o ich wyniku. Jednak ciężko jest dokładnie ocenić rolę internetowych troli w obu kampaniach. Dzięki takim działaniom Rosja ma wpływ na scenę polityczną w innych krajach, przy okazji wypierając się jakichkolwiek niecnych zamiarów. Nie oznacza to jednak, że tylko nasi wschodni sąsiedzi są winni tego procederu. Na początku października 2020 roku Twitter zbanował prawie 1600 kont powiązanych z machiną propagandową Iranu, Arabii Saudyjskiej, Kuby i Tajlandii. Jednak nie ulega wątpliwości, że to właśnie Rosjanie opanowali wojnę internetową do perfekcji. Rzecz jasna, prowadzenie kampanii na tak zmasowaną skalę wymaga odpowiednich finansów. W trakcie wyborów w Stanach Zjednoczonych sprzed 4 lat, budżet tylko jednej instytucji zajmującej się rozprzestrzenianiem prorosyjskich materiałów wynosił 1 250 000 miesięcznie, czyli prawie 5 milionów złotych. Duża część tych środków była przeznaczona na wykupowanie reklam i podbijanie postów wysyłanych z kontroli. Jeden taki post był w stanie dotrzeć do ponad 1 000 000 normalnych użytkowników. W 2017 roku Facebook przyznał się, że otrzymał około 100 tysięcy dolarów za opublikowanie 3 000 reklam stworzonych przez rosyjskich troli. Pieniądze służyły również do opłacenia pensji osób publikujących treści lub tworzących boty wspierające działania farm. Zdecydowanie najsłynniejszą instytucją zajmującą się rozprzestrzenianiem propagandy w internecie jest Agencja Badań Internetowych, znana także jako IRA. Jej siedziba znajduje się w petersburskiej dzielnicy Olgino, dlatego też Rosjanie kojarzą ich jako trolle z Olgina. Jest ona pewnego rodzaju szwadronem śmierci w rosyjskiej wojnie internetowej, gdyż to właśnie IRA może liczyć na największe finansowanie ze strony państwa. Agencja posiada oficjalnie 3 biura, jednak pogłoski mówią, że posiada ona pracowników w innych rosyjskich miastach. W 2015 roku przez biuro IRA przewinęło się ponad 1000 osób odpowiedzialnych za tworzenie, wysyłanie i udostępnianie propagandowych treści. A nie zapominajmy, że mowa tutaj zaledwie o jednej komórce tej potężnej machiny. CNN na początku marca tego roku podał do wiadomości, że IRA postanowiła rekrutować pracowników
polityków w Ganie i Nigerii, by wpłynąć na tegoroczną kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Jednego możemy być pewni, propagandziści na pewno nie ustaną i będą szukali nowych sposobów, by dotrzeć do jeszcze szerszego grona internautów i jeszcze lepiej maskować swoją działalność. W końcu media społecznościowe stały się nad wyraz istotnym aspektem naszego życia. Miejmy jednak nadzieję, że świat doczeka się innych osób pokroju Jessica Arrow, która pomimo potencjalnego niebezpieczeństwa postanowi kontynuować swoją misję i podzielić się zdobytą wiedzą nie tylko ze światowymi władzami dotkniętymi problemem zagranicznej propagandy, ale także z nami. Pamiętajcie, że twórcy najczęściej lajkowanych 5 komentarzy otrzymają po jednej książce. Ja dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia niebawem. Cześć!